Od 1866 roku Suwałki były stolicą gubernii suwalskiej. Miasto wkraczało stopniowo w okres zastoju. Carat coraz wyraźniej objawiał swą imperialną potęgę. Język rosyjski rozbrzmiewał na ulicach, w urzędach i szkolnych klasach. Codziennym stał się widok carskiego urzędnika, a za rogatkami wyrosły potężne koszary. Języka polskiego uczono jedynie w tajemnicy. Powstały wówczas tajne koła samokształceniowe. A w lutym 1905 roku uczniowie gimnazjum przyłączyli się do strajku szkolnego.